Z Archiwum Z to program, w którym prezentujemy dla Państwa archiwalne filmy znajdujące się w Filmotece Kina Znicz. Zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu. Witam serdecznie Marcin Janota i oczywiście... Jan Zięba, witam serdecznie. Witamy i zapraszamy. Drodzy Państwo, pierwszy program już za nami. Z tego co wiemy, ten program cieszył się ogromną popularnością, za co bardzo dziękujemy. A przed nami odcinek drugi programu, w którym może zanim opowiemy, jaki film dzisiaj będziemy prezentować, Jasiu, to może pokażmy ogólnie, jak wygląda taka taśma filmowa no, z roku dokładnie 1984. Roku. W tamtych czasach nie kręcono jeszcze na taśmach wideo, aczkolwiek taśmy wideo już wchodziły do realizacji, do produkcji, przede wszystkim telewizja, wszystkie telewizje. Natomiast myśmy w tamtych czasach, a pracowałem jako instruktor w Miejskim Centrum Kultury i tam w 1983 roku założyliśmy amatorski klub filmowy. Dostaliśmy bardzo dobrą kamerę na taśmę, właśnie tą 16 mm i zaczęliśmy w tym klubie realizować swoje filmy, to znaczy przede wszystkim filmy dokumentalne, to co działo się w mieście, filmy fabularyzowane, małe etiudy filmowe, startowaliśmy w różnych festiwalach filmowych. Niemniej przede wszystkim skupialiśmy się na tym, żeby pokazać to, co dzieje się w mieście Mysłowice. I to jest właśnie ten film. Film jest z 1984 roku, zrealizowany przez amatorski klub filmowy. Między innymi ja do tego filmu robiłem zdjęcia. I jest to film zrobiony trochę w takiej konwencji kroniki filmowej, bo w 1984 roku, jak co roku były dożynki, jak co roku była taka wystawa poplenerowa, zawsze organizowana przez Straż Pożarną. Także zobaczymy na tym filmie to, co działo się w 1984 roku, czyli dokładnie 30 lat temu. I zobaczymy również na tym filmie założyciela Centrum Pożarnictwa, czy Muzeum Pożarnictwa dokładnie. Pożarnictwa, są to unikatowe zdjęcia. Jest to pułkownik Hruzik, który Muzeum Pożarnictwa zainicjował. Później budowę Muzeum Pożarnictwa na ulicy Stadionowej. Zachował się chyba prawdopodobnie jedyny ten materiał filmowy, gdzie jest widoczny pułkownik Hruzik. Jest to film nakręcony w galerii na wystawie poplenerowej, która była organizowana przez właśnie pułkownika Hruzika i Muzeum Pożarnictwa i Straż Pożarną, dotyczącą namalowania obrazów o tematyce pożarniczej. I w tej galerii właśnie tam było otwarcie tej wystawy poplenerowej i no, oprócz Hruzika przewijają się jeszcze wtedy działacze i prezydent miasta w tych czasach, czyli włodarze miasta widoczni właśnie na tym filmie są. To jest film czarno-biały. To jest film czarno-biały. Myśmy w klubie filmowym też realizowali trochę filmów barwnych, ale było to dosyć drogie, więc skupialiśmy się na tych kronikach, na tych materiałach filmowych. Taśma filmowa czarno-biała po prostu była o wiele tańsza niż taśma barwna. Jeszcze tylko chciałem zapytać, na jakim sprzęcie kręcono wtedy filmy? No przede wszystkim to był sprzęt radziecki, który był dostępny. Mieliśmy kamerę, teraz to jest taka kamera, ale już wtedy w zasadzie była taką kamerą półprofesjonalną. 16 mm nazywała się Krasnogorsk. Być może gdzieś jeszcze w Miejskim Centrum Kultury, a obecnie w Mysłowickim Ośrodku Kultury gdzieś ta kamera podobnież jest, więc jeśli uda mi się taką kamerę wyciągnąć właśnie gdzieś z jakiegoś z magazynu, który tam jeszcze pewno gdzieś jest, to widzom pokażemy tą kamerę, jaka to była kamera, jak taką kamerą kręcono filmy. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, zapraszamy w naszym programie z Archiwum Z. Kolejna premiera. Mamy nadzieję, że będą Państwo mogli sobie z wielką przyjemnością zobaczyć, jak wyglądało miasto Mysłowice w roku 1984. Zapraszamy serdecznie.
I jesteśmy po premierze tego filmu. No muszę powiedzieć, że jestem pod naprawdę wielkim wrażeniem tego, co zobaczyłem. A my, Janku, apelujemy do mieszkańców Mysłowic. Jeżeli na przykład na danym filmie się rozpoznajecie, można nam opowiedzieć troszeczkę historii, prawda? Jak wyglądały kiedyś Mysłowice. My to oglądamy na taśmie filmowej, ale serdecznie zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w naszym programie. Zapraszamy przede wszystkim tych, którzy się tam zobaczyli po tylu latach, 30 czy 40 latach. Natomiast z mojej strony ja apeluję, jeśli posiadacie Państwo w domu jakieś materiały filmowe dotyczące miasta Mysłowice, to możecie się z nami tymi materiałami podzielić. My poprzez Mysłowicką Telewizję wyemitujemy te programy. Byłoby fajnie pokazać miasto, jak wyglądało 20-30 lat temu. Zapraszamy. Ten program, drodzy Państwo, możemy, można powiedzieć, przygotowywać razem, do czego Was serdecznie zachęcamy. To tyle w dzisiejszym wydaniu. Na kolejne zapraszamy za 2 tygodnie.